W dniu dzisiejszym z inicjatywy, i to muszę przypomnieć, Rady Gminy Padew Narodowa, a przede wszystkim pana przewodniczącego Jana Nycka, odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wyjątkowa uroczystość, ponieważ jest ona związana z kolejną wybitną postacią w naszej historii. Postacią nietuzinkową, a jednocześnie postacią, która wpisuje się w rozwój naszej gminy. Ktoś dzisiaj rano nawet powiedział, czy warto tego typu uroczystości, czy warto tego typu spotkania organizować. Jestem przekonany, że tak. Przypominamy sobie o tych, którzy budowali tą społeczność lokalną i gminę Padew Narodową. Z jednej strony pan poseł Maciej Czechura, z drugiej strony pan poseł Franciszek Krępa. Ci, którzy byli wójtami, ci, którzy byli parlamentarzystami, ci, którzy budowali zręby dzisiejszej gminy Padew Narodowa. I myślę, że tutaj pełen szacunek, panie przewodniczący, do pana za dbanie o tą pamięć historyczną, o budowanie tożsamości gminy Padew Narodowa. Dwa zdania na temat pana posła Macieja Czechury, urodzony w 1828 roku w Padwie Narodowej, uczeń padewskiej szkoły. Dużą aktywnością społeczną zdobył sobie olbrzymi autorytet w naszym środowisku. Został wybrany wójtem w Padwie Narodowej, a w 1831 roku powierzono mu mandat poselski na pierwszą kadencję Sejmu Krajowego Galicyjskiego z okręgu wyborczego Mielec-Zasów. W czasie powstania styczniowego, ważnego zrywu narodowego, w 1833 roku był intendentem w oddziale Dionizego Czachowskiego. Będąc przez wiele lat wójtem, inicjował lub wspierał wszystkie większe przedsięwzięcia inwestycyjne w Padwie Narodowej w drugiej połowie XIX wieku. Między innymi budowę szkoły w latach 1873-74 oraz kościoła parafialnego w latach 80. Był jednym z organizatorów ruchu ludowego w powiecie mieleckim. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Padwie Narodowej. Dzisiaj też w czasie homilii ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Janusz Filarowski wspominał. To był uczciwy, sprawiedliwy człowiek. To był ten, który zasługuje na naszą pamięć i nasz szacunek. Ten, który w tym trudnym czasie XIX wieku, kiedy byliśmy pod zaborami, kształtował naszą rzeczywistość, kształtował rozwój naszej gminy. W związku z powyższym ja bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim za obecność i myślę, że ten dzień zapisze się z głoskami, o których będziemy pamiętać i również w przyszłości. A jak Państwo widzą, ponad 100 lat czekaliśmy, żeby upamiętnić tę postać, bo jednak już jest XXI wiek, a zmarł XIX. Bardzo dziękuję.